Sekcja Praw Podstawowych powstała w 2017 roku. Wszyscy członkowie sekcji są jednocześnie pracownikami wyższych uczelni publicznych, przez co mają bardzo bogate doświadczenia naukowe, potwierdzone stopniami doktora habilitowanego czy doktora nauk prawnych. Kierownikiem sekcji jest pan profesor Piotr Mostowik, wybitny specjalista z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego postępowania cywilnego oraz prawa cywilnego, w tym rodzinnego. Badania sekcji skupiają się na prawach podstawowych, tak w ujęciu porządku krajowego, zwłaszcza Konstytucji Rzeczpospolitej, czy też w ujęciu źródeł prawa tworzonych pod auspicjami organizacji międzynarodowych. Analizy prowadzimy wokół praktyki orzeczniczej organizacji, instytucji międzynarodowych, sądów, trybunałów, w tym Trybunału Praw Człowieka czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Badania te dotyczą w szczególnym zakresie aksjologii systemu prawnego, podstawowych zasad porządku prawnego, krajowego, międzynarodowego czy europejskiego, zwłaszcza w obszarze praw człowieka, jak również zagadnień ustrojowych organów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę praw człowieka czy godności ludzkiej. Badania nasze kończą się przygotowaniem raportów uwzględniających szerokie badania prawnoporównawcze, w tym przygotowywanych we współpracy z innymi sekcjami Instytutu. Ponadto przygotowujemy opinie prawne ad hoc na bieżące potrzeby procesu legislacyjnego. Dodatkowo organizujemy i koordynujemy seminaria naukowe czy przygotowujemy publikacje książkowe w wydawnictwie naukowym Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Wszystko to pozwala mieć nadzieję, że badania sekcji praw podstawowych mogą przyczynić się do poprawy jakości stanowienia i wykładni prawa w Polsce, a przez to budowania dobra wspólnego.